zastanowienia porównanie obu zawodników. I cały czas, mimo tego krótkiego okresu, jest faworytem Filip Page. On jest też starszy od swojego rywala o 3 lata, ale zasięgiem oraz wzrostem będzie górował Dawid Śmiełowski. 3 razy więcej walk na koncie ma Filip Page. Sędzią tego pojedynku, doskonale nam znany, Tomasz Bronder, to on poprowadzi to starcie odwrócony plecami na razie do swojego przeciwnika. Filip Page Nitro rozgrzewa jeszcze, dociąga swoje ciało, aby przygotować się na konfrontację z posiadającym lepsze warunki fizyczne Dawidem Śmiełowskim. Białe spodenki, niebieskie rękawice, to Śmiełowski debiutujący, cały czas niepokonany w organizacji KSW. Spodenki w różnych kolorach, szachownica biało-czerwona z elementami czarnymi i czerwone rękawice, to Filip Page. Jak się patrzy na obu zawodników i na ich styl, to Page mocno zaczyna, a Śmiełowski zawsze spektakularnie kończy. Teraz próba wysokiego kopnięcia, posiwnął się przy tej akcji Dawid Śmiełowski, natomiast błyskawiczny królik powraca na nogi. Filip Page do tej walki szykował się w American Top Team, ale tym na Florydzie, nie tym w Zagrzebiu. I co ciekawe, ostatni raz, kiedy szykował się do jakiejś walki, to było to w roku 2018, kiedy walczył z Filipem Wolańskim. I wszyscy pamiętamy, jak wtedy spektakularnie odprawił Polaka. Ja teraz tak jestem patrzony, wzrok Page'a i widać, jak on namierza ten celownik. Wcześniej namierzył prawy sierpowy, potem prawe kopnięcie. Widać, że cały czas będzie szukał tej prawej ręki. Dawid Śmiełowski ma dużo pracować na nogach i szukać akcji kontrujących na prawą rękę Filipa Page'a. To wymyślił sztab z Ankosu MMA na dzisiaj dla Polaka. Teraz to boczne kopięcie w okolicy stawu kolanowego w wykonaniu Dawida Śmiełowskiego. Nie ma tutaj zaskoczenia, że królik chce prowadzić ten pojedynek poza dystansem, korzystając z przewagi swoich warunków fizycznych. Próbować się wciągnąć wymianę Filipa Page'a. Teraz dobre kopnięcie ze strony Śmiełowskiego. Dużo poślizgnięć ze strony Dawida Śmiełowskiego. Nie wiem, czy coś tam mu przeszkadza, czy gdzieś nie może na razie znaleźć balansu. Dobry bezpośredni, prosty na korpus w wykonaniu Filipa Page'a. Otwiera sobie doł, aby szukać miejsca później na górę zawodnik z Chorwacji. Zna się Page na boksie, widać tą zmianę poziomu. Raz lokuje ciosy na głowę, raz na korpus, po to, żeby sobie otworzyć. Teraz dobry zwód na dół i wystrzelił tym podbródkowym. Jest zraniony królik. Przez chwilę gdzieś szukał wzrokiem swojego przeciwnika. Widzi to Filip Page, dlatego też usiadł na niego i stara się nie wypuścić pod ogrodzenia. To, co jest istotne, na razie Page nie daje się wciągnąć w grę, którą chce mu zaserwować Śmiełowski. Nie idzie z presją, tylko łamie to tempo, podkręca, tak jak teraz, szukając swoich akcji, chociaż w tym wypadku akurat Śmiełowski był gotowy ze swoją odpowiedzią. Usprawiedliwiał też tę ostatnią porażkę z Danielem Rutkowskim Page faktem, że miał połamane żebra w trakcie przygotowań. Podobno nawet jego trener Drażen Forgacz chciał odwołać starcie, ale Filip zadecydował inaczej. Widzimy w momencie, gdy tylko tworzy się miejsce, gdy daje się spychać Page i gdy królik ma miejsce, to naprawdę te długie kończyny robią robotę. Teraz dobre przepuszczenie, przepuścił, ponowił lewy, prawy, prawy dochodzi do szczęki. Zagapił się tutaj z obroną Filip Page, precyzyjne uderzenie ze strony Dawida Śmiełowskiego. Co ciekawe, aktywnie pracuje cały czas Chorwat nogami, rozbijając czy to właśnie nogi, czy korpus Dawida Śmiełowskiego. Upodobał sobie w tym pojedynku, w pierwszej fazie tej walki, doły Polaka. Teraz już z tymi mocnymi ciosami na głowę szuka, musi być bardzo uważny Dawid Śmiełowski. Ale też Page nie miał pełnego obozu przygotowawczego. Wiadomo, był w treningu, ale to kiedy jest kamp pod walkę, to jest kamp pod walkę. Ciekawe, jak to wszystko zniesie pod względem kondycyjnym. Rzuca tymi ciosami, jak tylko atakuje sam Dawid Śmiełowski. Filip Page od razu czeka z kilkoma takimi obszernymi, mocnymi uderzeniami. Jest przygotowany na te szarże Nitro Śmiełowski, ale trzeba częściej szukać ponowienia. Odpowiedzi po akcjach Chorwata. Page troszeczkę być może nawet zaskakuje tym stylem. Nie jest chaotyczny, nie ruszył błyskawicznie do przodu, tylko szuka odpowiednich momentów Chorwat. To jest to doświadczenie, o którym wspominaliśmy przed rozpoczęciem tego pojedynku. On podkreślał przed tym starciem, że być może jest zawodnikiem niepokonanym do tej pory Dawid Śmiełowski, natomiast nie bił się z zawodnikiem na takim poziomie jak ja. Mam wrażenie, że już odczuwa te oblikiki ze strony królika Page. Ta prawa wykroczna noga prawdopodobnie boli. I ta mobilność też spada z kolejnymi akcjami zaserwowanymi przez Śmiełowskiego. Teraz
jest obrotówka. Wydaje się, że niepotrzebna. Zyskuje plecy. Ale to jest taki charakter Śmiałowskiego. On lubi czasem czymś rzucić i często pozwala mu to wygrywać w efektowny sposób. No, chociażby w 2019 i też w 2021 jego nokauty były nominowane do najlepszych skończeń w kraju nad Wisłą. Widać też taktykę teraz Pejcza. Wie, że jest końcówka rundy, na pewno chce pokazać sędziom, wiedząc, że w stójce jest w miarę porówno, że to on jest zawodnikiem lepszym, bardziej aktywnym. Pracuje kolanami, rozbijając uda rywala. Filip Pejcz, ostatnie 10 sekund, słyszeliśmy charakterystyczny stukot. Udaje się rozerwać ten bicz Dawidowi Śmiejowskiemu. Dobra runda. Musimy pamiętać, że Śmiałowski jest też bardzo dobrym kopaczem. To może być dla niego również szansa, gdy uda się Królikowi wywierać presję. Co ciekawe, panowie mieli okazję już się kiedyś spotkać, ale nie w klatce, a tuż przy niej, ponieważ w 2013 roku Filip Pejcz był w narożniku Nikoli Rodicia, który wygrał ze Śmiałowskim jeszcze w czasach startów amatorskich. Bardzo podoba mi się praca Śmiałowskiego, jeśli chodzi o momencie, gdy jest ustawiony z prawą nogą z przodu. Stopujące frontalne kopnięcie. Raz markuje, że podnosi tylko kolano, raz robi taki wślizg rodem z taekwondo. Teraz, no niestety, wewnętrzny low kick i trafione krocze Filipa. Oczywiście, ma 5 minut Filip Pejcz na to, aby odpocząć, dojść do siebie. Jak tylko zasygnalizuje sędziemu, że jest gotowy, a zrobił to właśnie w tej chwili, to wrócimy do pojedynku. I też zwróćmy uwagę, jak Dawid kopie front kick. Stopa ustawiona jest zazwyczaj 45 stopni. Nie kopie frontalnie, to jest najdłuższe kopnięcie frontalne. Szuka tej prawej ręki Filip Pejcz. Ładnie teraz stara się zaganiać rywala pod siatkę. Dawid Śmiałowski skraca te kąty, kiedy idzie przed siebie. To nie jest taki ruch w jednej linii. O, trafił Filip Pejcz teraz tym lewym! Idzie za ciosem, to może być koniec! Broni się Dawid Śmiałowski! Jest w tarapatach Polak! Do głębokiej defensywy zepchnięty Dawid Śmiałowski idzie za uderzeniem, natomiast wydaje się, że największy kryzys ma już za sobą Śmiałowski. Ale szaleje, cały czas szaleje ten błędnik, teraz kolejny prawy dochodzi. Wydaje się, że troszeczkę to uspokoił. No przyzwyczaił nas Dawid Śmiałowski, że potrafi miewać tarapaty w swoich pojedynkach. No teraz musi się właśnie wykazać tym, z czego był wcześniej znany, czyli musi wrócić do starcia Królik. Jest próba uspokojenia tej walki, wydłużenia dystansu. Odpowiedzi z własnymi ciosami, natomiast cały czas w natarciu Filip Pejcz szukający swojej okazji, aby wyprowadzić kolejny cios. I jeszcze 3 minuty do końca tej drugiej rundy. Siadła tam też wcześniej Wątrowa, ale dobrze odpowiada kopnięciem Śmiałowskim. No zaczyna nam się robić tutaj typowy brawl. Uspokoił całą sytuację Pejcz, cały czas szuka głowy swojego przeciwnika. Królik wydaje się, że już opanował te najgorsze problemy. Wydaje mi się, że za chwilę zaraz Dawid będzie ustawiał Filipa na prawe kopnięcie, ale nieustępliwy jest Pejcz, nie daje mu na to miejsca. Bardzo celnie lokuje tą prawą rękę. Ale pamiętajmy, jakie były problemy z wagą Pejcza. Też ten pojedynek, który miał być teoretycznie za tydzień dla innej organizacji, przeniesiony na dzisiaj. Zobaczymy, jak on sobie kondycyjnie poradzi, bo często to był ten szkopuł, ten, który w trzeciej rundzie zabierał mu wygraną. Ale z drugiej strony też widzimy to zmęczenie rysujące się na twarzy Dawida Śmiałowskiego. Ten jego styl często opierał się właśnie na dystansowaniu, na pracy na nogach, na oczku i odpowiednim timingu. Tutaj tego będzie brakowało z tym narastającym zmęczeniem w tej walce. Tą stroną, która szuka tego klinczu skrócenia dystansu, jest na razie Filip Pejcz. Filip szuka, klinczu szuka, ale też przez to miesza. Mam wrażenie, że ten knockdown, ten cios, który naruszył Królika, był właśnie po takim zamarkowaniu sprowadzenia. Zareagował na to Śmiałowski, po czym wyszedł piekielnie mocnym ciosem. Dobre zerwanie.
gdzie ustawiał, jakby na kopnięcie Śmiełowski. Ale zobacz, jak był przygotowany, widział doskonale to Dawid Śmiełowski, że zrobi tę akcję. Ponowi obrotowy backfist Page, trzymał pięść bardzo blisko swojej szczęki. Na balansie teraz czekał na akcję Śmiełowskiego Filip Page. Niskie kopnięcie, kolejne ze strony Królik. Próbuje cały czas ustawić go pod tą prawą nogę. Teraz jest lewe, przezmienił poziom, był low kick, teraz jest high kick. I jeszcze raz zaskoczył tą próbą sprowadzenia, ale tylko po to, żeby za chwilę wystrzelić swoim uderzeniem Page. Idzie po pierwsze w tej walce sprowadzenie Dawid Śmiełowski. Świetny, śliczny, zapaśniczy. Ale nie wiem, czy tam nie pomógł sobie trochę... Przyłapał siatki. No właśnie, to mógł być też ważny moment w tej akcji. Ale to, o czym mówiłeś kilkadziesiąt sekund temu, da się dostrzec to zmęczenie u Filipa Page'a. Oddychał zdecydowanie trudniej. Ale też zmęczony jest Śmiełowski. Przyjął tych ciosów mnóstwo, to też pamiętajmy, nie tylko długość walki, nie tylko jej styl odbiera dech, ale też po prostu liczne przyjęte uderzenia, nie tylko na korpus, ale i w głowę. Koniec drugiej odsłony tego pojedynku. Głową Śmiełowski, no zamroczyło go potężnie. Wydaje mi się, że to była bardzo ważna akcja w tym pojedynku. Tak jest, jest przytulas na początek trzeciej rundy, a to dlatego, że obaj panowie zdają sobie sprawę, jak ciekawy, jak efektowny to jest pojedynek i pierwsza akcja już wymiana z jednej, z drugiej strony. Od razu idą ogniem idą nam obaj panowie. Próbuje narzucić tempo swojej walki, zająć się środek klatki Dawid Śmiełowski. Przejęcie inicjatywy w tym pojedynku być może będzie kluczowe. Czyżby zrobił to samo, co w walce z Zorczykowskim? Ach, ale teraz bardzo mocno trafia Page. Tam przegrywał trzy rundy i tak naprawdę nie wiadomo skąd wyskoczył latającym kolanem. Ale pamiętajmy, że Damian Zorczykowski był wtedy naprawdę już na skraju wytrzymałości. On praktycznie ledwo stał na nogach, więc o tyle było łatwiej znokautować rywala. Filip Page jeszcze tych sił ma dużo więcej. Zmienił pozycję, aby oszukać nieco defensywę Dawida Śmiełowskiego. Po raz kolejny niskie kopnięcie. Konsekwentnie rozbija nogę wykroczną Filipa Page'a, Dawid Śmiełowski, a ten z kolei odpowiada okrężnym kopnięciem z prawej nogi po raz kolejny w tym pojedynku. Wie Królik, że musi odrabiać straty i od razu szuka tutaj skończenia, wie, że musi wygrać ten pojedynek przed czasem, jeśli chce go wygrać. Porusza się cały czas na boki, nie daje się zapchnąć, nie cofa się w linii, książkowo. Ura Barash Gary, czyli kopnięcia okrężnego Page, ale nie znalazł głowy swojego przeciwnika. Rusza z czasami, trafił teraz Dawid Śmiełowski. Ratuje się Page klinczem. Uspokaja ten pojedynek, wie, że wygrał dwie pierwsze rundy. No właśnie, chciałem o to zapytać. Ciekaw jestem, czy zawodnicy tak postrzegają ten pojedynek. Czy gdzieś jest Filip przekonany o tym, że kroczy do zwycięstwa? Pierwsza runda dosyć równa, druga już z większą dominacją, chociażby za sprawą tego knockdownu, który ułożył troszeczkę przebieg tej drugiej odsłony. Dociska do siatki przeciwnika Filip Page, szuka miejsca, aby wyprowadzać krótkie ciosy, czy to podgródkowe, czy uderzenia barkiem zawodnik z Chorwacji. Krzyknął przed chwilą narożnik Polaka. Dawid, to jest ostatnia runda, no i w końcu zerwanie. Teraz naładowanie magazynków i za moment któryś z nich ruszy do przodu. Były niskie kopnięcia ze strony Śmiałowskiego. Odpowiedź się w krótkim dystansie ze strony Page'a. Ale w swoim stylu. Tak kroczek po kroczku skraca odległość do przeciwnika Filip Page, aby zamknąć go na siatce albo właśnie jak przed momentem spróbować przenieść walkę do parteru. Musi sobie radzić z tą przewagą zasięgu ze strony Śmiałowskiego. Ale właśnie poszli piekielnym ogniem. Jeden i drugi. I krzyczy Marcin Bilman do swojego kolegi. Szukaj kontry na tej jego akcji. Zaczyna to robić Dawid Śmiełowski właśnie w ten sposób.
Coraz lepiej przepuszcza, ale teraz to mu nie wyszło. Chce przepuścić cios Page'a na odchyleniu, po czym go skontrować w momencie, gdy te ręce jeszcze nie będą wracały do głowy. Ratuje się znowu klinczem Page. Wybrana jedna noga. Tak z góry królika. Nie wiem, czy to do końca było ratowanie, natomiast po prostu plan taktyczny. To jest lepsza płaszczyzna walki dla Filipa Page'a. W tym krótkim dystansie jest bezpieczniejszy. To on dominował w poprzednich minutach ten pojedynek w tym fragmencie. To on zyskiwał cenny czas i to on cały czas pracuje nad tym, aby jeszcze tę sytuację poprawić. Wydaje mi się, że po prostu bardziej chce dojść do bezpieczniejszej płaszczyzny. Wie, że tutaj dużo ryzykuje i może to się zakończyć knockoutem po jednej lub po drugiej stronie. Panowie, 50 sekund i znowu ruszają na środek klatki. Znowu zaczynają wymieniać ciosy. No ten pojedynek musi się skończyć tak, jak wyglądał, czyli efektownie. Nie ma nic do stracenia Dawid Śmiałowski. On za chwileczkę skorzysta z tych resztek, które pozostały w jego baku. A Filip Page pewnie gdzieś ma reminiscencję tego, co działo się w tych przegranych pojedynkach, kiedy w ostatniej chwili oddawał zwycięstwo. Nitro pewnie się skończyło, natomiast jeszcze jeden Dawid Śmiałowski. Déjà vu z pojedynku z Orczykowskim. Ale czy uda się zakończyć ten pojedynek? Był przytomny Filip Page. Ladies and gentlemen, your winner, Królik Dawid Śmiałowski.